Bambi. Bardzo fajne. Dzisiaj dwie rzeczy robiłem. Przede wszystkim wzbogacałem swoje angielskie słownictwo w zakresie dronów. Musiałem trochę określeń z tutoriali zebrać. I to robiłem przez jakieś 3 godziny. Wyszło nawet nieźle. Mam dużo, dużo więcej słów niż bym przypuszczał, że można sobie zebrać. Faktycznie to było niezłe. I teraz testowaliśmy też wariant z goglami, czyli wariant Mavic Air plus gogle i nie do końca jestem zadowolony, dlatego że trzeba łączyć przez kabel, a jak łączy się przez kabel, to nie podłączy się i telefonu i gogli, mam wrażenie. To jeszcze muszę rozpracować. Także dzisiaj takie ćwiczenia robimy z Milenką, która mi bardzo pomaga. A teraz pojedziemy na zachód słońca jeszcze na chwilę, będzie bardzo fajnie. Nie, Mila? Chodź, wiem, że już nie masz siły, ale zaraz to odzyskasz. Jak się czujesz? Masz siłę jeszcze? Nie. Nie masz już. No tak to bywa. Hajka! Ejka! Wisemika! Polataliśmy trochę Maviciem R. Na pewno on nie ma tak dobrego zasięgu jak Mavic Pro niestety. No ale trudno. To co jest, to jest też fajne. Z goglami nie łączy się tak idealnie, intuicyjnie, dlatego że czasami jest tak, że jak przełączymy na gogle, to telefon nie chce się podłączyć i odwrotnie. Tak, takie mieliśmy tutaj dzisiaj doświadczenia. Ale trzeba zrobić jeszcze trochę więcej prób, żeby wyrobić swoje opinie. Na pewno head tracking działał poprzez ten kabelek. Jak najbardziej działał head tracking. Nie ćwiczyliśmy jeszcze tych trybów automatycznych bezpośrednio z gogli. To zrobimy pewnie w drugiej części, w drugim odcinku dotyczącym gogli i właśnie Mavica Air. Na koniec dnia jeszcze strzeliłem rundkę Maviciem Pro i naprawdę nim to się lata. Kurczę, to jest ta wolność i to jest ta swoboda. Ta swoboda. Jednak OcuSync ma niesamowite możliwości. I powiem wam, że to jest mega, mega drony i Mavic Pro jednak jest górą na dzisiaj. Wygrywa tą rundę.